Pierwszy list do Temoteusza, rozdział piąty. Człowieka starszego nie upominaj surowo, lecz zachęcaj jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, a młodsze jak siostry, z wielką skromnością. Okazuj szacunek wdowom, tym, które są prawdziwymi wdowami. Jeśli jednak wdowa ma dzieci albo wnuki, niech najpierw one uczą się miłości rodzinnej i wdzięczności wobec rodziców, Taka postawa jest miła Bogu. Kobieta, która jest prawdziwą wdową i żyje samotnie, w Bogu pokłada nadzieję i do Niego zanosi dniem i nocą modlitwy i błagania. Ta natomiast, która oddaje się rozkoszą, umarła za życia. Nakazuj więc, aby wdowy żyły nienagannie. Jeśli ktoś nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten odszedł od wiary i gorszy jest od niewierzącego. Do wdów zalicza się jedynie taką, która ukończyła sześćdziesiąt lat życia i tylko raz była zamężna. Trzeba, aby była znana z pięknych czynów, to znaczy, że należycie wychowała swoje dzieci, odznaczała się gościnnością, obmywała nogi świętym, uciśnionym spieszyła z pomocą, chętnie podejmowała się każdego dobrego dzieła. Natomiast młodszych wdów nie przyjmuj. Gdy bowiem ogarnie je namiętność, nie pamiętając o zobowiązaniu wobec Chrystusa, chcą ponownie wychodzić za mąż. Takie ściągają na siebie potępienie, gdyż odrzucają uprzednio podjęte zadanie. Równocześnie uczą się bezczynności, krążąc po domach i nie tylko są bezczynne, ale także gadatliwe i wścibskie, rozprawiają o rzeczach niepotrzebnych. Dlatego chcę, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci i prowadziły dom. Niech nie dają przeciwnikowi okazji do oszczerstw. Niestety niektóre już zbądziły i poszły za szatanem. Jeżeli jakaś wierząca ma u siebie wdowy, niech im pomaga, niech nie obciąża kościoła, aby mógł przychodzić z pomocą prawdziwym wdowom. Starsi, którzy dobrze przewodniczą w wspólnocie, a zwłaszcza ci, którzy trudzą się przy głoszeniu słowa i nauczaniu, niech będą otaczani szczególnym szacunkiem. Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska młocącemu wołowi oraz kto pracuje, ma prawo do zapłaty. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków. Grzeszących upominaj wobec wszystkich, aby i pozostałych ogarnął lęk przed grzechem. Błagam cię, wzywając na świadka Boga i Chrystusa Jezusa oraz wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał. Nie kieruj się w niczym ani uprzedzeniami, ani stronniczością. Na nikogo nie nakładaj rąk bez zastanowienia, abyś nie stał się wspólnikiem cudzych grzechów, i bądź czysty. Nie pij już samej wody, lecz używaj także trochę wina, ze względu na żołądek i twe częste osłabienia. Grzechy niektórych ludzi są jawne, zanim zostanie wydany o nich sąd. U innych ujawniają się dopiero później. Tak samo dobre czyny są jawne, lecz i te niejawne nie mogą pozostać w ukryciu. Ładna ta końcówka z tym, że Paweł go tak dobrze zna, prosił go o to, żeby nie pił samej wody, czyli za dużo nie pościł, tylko też weź trochę wina. No właśnie, bardzo piękna relacja między nimi jest. Kochani, jedna taka tu myśl. Mogłoby się wydawać na początku, kiedy to czytałem, że Paweł jakoś mówi tak dobrze o jednych wdowach i niedobrze o drugich wdowach, nie? Ale mam nadzieję, że w trakcie się załapaliście, o co chodzi. Nie chodzi o to, że Paweł mówi, że nieprawdziwą wdową jest taka, która wyszła za mąż. Nie, nie. Znaczy powtórnie, nie? Zobaczcie, że sam potem mówił, że prosi, żeby one wychodziły za mąż, żeby rodziły dzieci i tak dalej. O co chodzi? Paweł, kiedy mówi, nie przyjmuj wdów tam poniżej sześćdziesiątki, i tak dalej, to mówi o stanie wdowieństwa. Czyli o czymś takim, że człowiek się poświęca Bogu. To jest, można powiedzieć, trochę jak ślub zakonny. Nie, to nie jest oczywiście zakon, ale jakby chodziło o wdowy, które się całkowicie poświęcają Bogu. Dlatego Paweł mówi, nie bierz młodszych, bo one często potem rezygnują. Bo potem nagle kogoś poznają i mówią, nie, nie, to nie chcemy być wdowami. Paweł mówi, po prostu coś obiecały, a potem odkręciły. Nie chodzi o to, że wdowa nie może ponownie wyjść za mąż. Zobaczcie, on sam mówi. Niech się żenią, znaczy niech wychodzą za mąż, niech, niech mają dzieci, niech je wychowują, niech prowadzą życie. Dopiero mówi potem, jak już rzeczywiście będzie kobieta przekonana po wielu latach, że chce być sama już do końca życia i chce Bogu w ten sposób służyć, to wtedy okej. Okay. Kani, pomyślcie o takiej prostej może sprawie. Czy są jakieś rzeczy, które Panu Bogu obiecaliście? Znaczy, jeżeli są głupie, to dobrze, że ich nie zrobiliście, ale może jakieś dobre rzeczy. Takie rzeczywiście Panu Bogu złożyliście jakieś obietnice, jakieś jakieś jego, nie wiem, pragnienia względem Was były i żeście się na nie zgodzili, a potem żeście to, no właśnie, odrzucili zaprzestali. Czasem oczywiście może trzeba o tym z kimś pogadać, nie? Bo może to być niejasne, ale pomyślcie, że gdzieś żeście nie, nie zarzucili jakiegoś zobowiązania względem Pana Boga, względem Waszych bliskich, może by trzeba było się w tej dziedzinie i w tej materii nawrócić.